Oglądasz Ulę Pedantulę? Posłuchaj o kulisach jej programu i biznesu. Dzisiejszym gościem jest Ula Hincz, autorka popularnego bloga i kanału na YouTube Ula Pedantula, poświęconego codziennym domowym wyzwaniom, subskrybowanego przez ponad 320 tysięcy osób. Jest autorką bestsellerów, poradnika Pozamiatane i biograficzno-poradniczej książki Podaj Dalej. Obok działalności internetowej prowadzi również swoją markę odzieżową Wygodnie. Z tego filmu dowiesz się, jak zaistnieć w sieci, jakich błędów unikać, zaczynając działalność w internecie, jak wyglądają kulisy powstawania kanału na YouTube Ula Pedantula oraz skąd czerpać inspiracje. Zapraszam serdecznie! Zabierz się za coś, co kochasz, bierz się za coś, co cię kręci, nawet jeśli to ci się wydaje dziwne. I warto sobie powiedzieć, tyle już zrobiłam, pójdę ten krok dalej, bo szkoda zaprzepaścić całą pracę. Bardzo dobrym źródłem tematów są moje widzki, moi widzowie, bo to oni do mnie piszą: Pani Ulu, mam taki problem. Wszystko się zaczęło z pasji, nie było żadnego planu. Rób z serca, rób z pasji i to musi być twoja wejściowa baza. Tylko twoja sytuacja w twoim biznesie online jest zawsze twoja, ale nie daj się wkręcać w to, że wszyscy odnoszą same sukcesy, bo to jest po prostu nieprawda. Dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym odcinku podcastu Marketing Masterclass. Z nami dzisiaj bardzo wyjątkowy gość, Ula Hincz. Znana oczywiście w internecie jako Ula Pedantula. Bardzo mi jest miło Ciebie powitać. Długo wyczekiwana rozmowa. Witam Ciebie. Dzień dobry, Magda, witam Cię gorąco i jeśli pozwolisz na wstępie, serdeczne gratulacje za tę ogromną robotę. Przyznam szczerze, nie przeczytałam od deski do deski, bo wiesz, już po 7 latach w branży to są rzeczy, które ja wiem, ale gdybym ja tego typu książkę miała 7 lat temu, to wierz mi, poszłoby mi dużo szybciej, więc naprawdę gratulacje, ogrom takiej podstawowej wiedzy, która daje takie dobre dmuchnięcie w skrzydła na start, więc wow. Z przyjemnością z Tobą rozmawiam, wiedząc, jak dobrą robotę robisz w sieci. O, dziękuję, no nie spodziewałam się, tym bardziej tutaj po prostu takie cieplutko mi się zrobiło na sercu, więc bardzo fajnie, cieszę się, że książka, widzisz, nawet dotarła do Ciebie, tym bardziej, że no właśnie Ty w internecie, można powiedzieć, osiągnęłaś już tak dużo, że tutaj tajemnic raczej przed Tobą nie ma i dzisiaj właśnie będę chciała od Ciebie wyciągnąć informacje, wiesz, jak Ty to tworzysz z Twojej takiej perspektywy, bo wiele osób patrzy na Ciebie, inspiruje się Tobą i pewnie gdzieś tam w serduszku mają taką intencję, wow, ja też bym tak kiedyś chciała, prawda? W swoim oczywiście jakimś tam innym zupełnie temacie, ale wiele osób chce dzielić się tą swoją pasją, tym swoim eksperckim doświadczeniem. Jakbyś mogła powiedzieć, jakie były, wiesz, Twoje początki wejścia do tego biznesu online? Czy Ty miałaś taką strategię, od razu wiedziałaś, wiesz, jak wszystko tutaj ma być poukładane? Czy może było, wiesz, inaczej? Jakbyś mogła nam tutaj zdradzić trochę informacji? Wszystko się zaczęło z pasji, nie było żadnego planu. Ja po prostu nie miałam miejsca, w którym mogłabym się realizować po swojemu. Ja wtedy pracowałam w Pytaniu na Śniadanie. Pytanie na Śniadanie, kiedy zostałam prowadzącą, nie chciało już mojego poradniczego kącika, bo z jakiegoś powodu im się kłóciło, że prowadząca niby nie sprząta, wiesz, no. Każda kobieta i każdy mężczyzna sprząta, ogarnia dom i to jest normalne, no ale to już wizerunkowo z wizerunkiem pani prowadzącej się tam nie kleiło. A ja bardzo chciałam to robić, bo mnie to bardzo interesowało. Ja zawsze się szukałam takich sprytnych sposobów na to, żeby ten dom ogarnąć. Szybciej, łatwiej, prościej, wiesz, żeby nie spędzać całej soboty na sprzątaniu, żeby się nie gnębić tymi porządkami, żeby to nie było za karę, tylko żeby to były takie fajne patenty na to, jak to zrobić sprawnie i szybko. I pomyślałam sobie, no to zrobię kanał YouTube'owy, tak, bo tam mogę robić po swojemu. I zaczęło się naprawdę z pasji. Powiem Ci, że gdybyś mnie 7 lat temu zapytała, albo gdybyś mi powiedziała, gdzie ja będę 7 lat później, no to bym się pewnie obśmiała jak norka, bo nie było strategii, nie było planu, nie było targetów, nie było, wiesz, w ogóle takich historii, tylko była pasja i chęć dzielenia się tym, co mnie kręci. Dlatego jeżeli mogę dać jedną wskazówkę, taką naprawdę głęboko z serca, bierz się za coś, co kochasz, bierz się za coś, co cię kręci, nawet jeśli to ci się wydaje dziwne, nawet jeśli to ci się wydaje niszowe. Słuchaj, jak ja zaczynałam, nikt nie chciał robić tego typu
poradnictwa, bo co się robiło? Robiło się lifestyle, robiło się podróże, wiesz, wielki świat. Nikt nie chciał jeździć na szmacie, a ja chciałam jeździć na szmacie i dzięki temu, wiesz, byłam przed wszystkimi, którzy potem pomyśleli, może to nie jest taki wcale głupi pomysł, więc rób z serca, rób z pasji i to musi być twoja wejściowa baza. Jak na początku zaczniesz liczyć pieniądze, których jeszcze nie zarobiłaś, albo na początku zaczniesz obmyślać głębokie strategie, to obawiam się, nic z tego nie będzie. Widzowie natychmiast wyczuwają wszelki fałsz, widzowie natychmiast wyczuwają, że coś im chcesz wcisnąć za wcześnie, zanim dasz coś od siebie, to musi wyjść głęboko z twojej pasji, z twojego serca, z takiej hojności i z tego, że chcesz się dzielić czymś, co jest twoim konikiem. Cudownie. No właśnie, wiele osób też mówi o tym, że no tak, Ula, ale ty zaczynałaś 7 lat temu, wtedy było łatwiej, wtedy było prościej, prawda? Wtedy i tak dalej. Czy ty miałaś takie przekonanie, jak zaczynałaś, że jest super prosto, że po prostu teraz to jest najlepszy moment, wiesz, że czy może też wtedy miałaś jakieś takie, no może nie tyle, że obawy, ale wiesz, może jakieś takie czy myśli, czy właśnie takie na horyzoncie sytuacje, gdzie sobie pomyślałaś, wow, no, no nie jest tak, że 100% na pewno mi się tutaj to wszystko uda. Czy było tak, że po prostu widziałaś tylko taką drogę usłaną rurami? Nie, wiesz co, ja miałam obawy dwojakiego rodzaju. Po pierwsze miałam wrażenie, że jestem za stara na YouTube'a. No musisz pamiętać, że ja zaczynałam mając 38 lat, YouTube miał wtedy 10 lat na rynku był, czyli YouTube powstał, kiedy ja miałam 28. W wieku 28 lat wiele osób ma już taką bardzo poukładaną ścieżkę zawodową, a ja dopiero weszłam w jakieś nowe rejony, wiesz, to było w ogóle niesamowite. I dopiero wtedy tak naprawdę ten YouTube się zaczął, tak? A ja zaczęłam 10 lat później, czyli mając 38 lat, więc trochę się obawiałam, że jestem takim dinozaurem, wiesz, ten YouTube był wtedy taki trochę gamerski, trochę właśnie taki młodzieżowy. Ja sobie myślę, no gdzie tu stara babo się pchasz na tego YouTube'a? Wiesz, dzisiaj jestem na TikToku i w ogóle nie mam poczucia, że jestem dinozaurem TikToka, tylko po prostu robię to po swojemu, bo już mam tą odwagę. Moje obawy były finansowe, powiem ci szczerze, dlatego że ja od początku założyłam sobie, za co jestem sobie dzisiaj wdzięczna, bardzo, bardzo wysoką jakość moich produkcji. Teraz się okazuje, że gro moich widzów ogląda mnie na Smart TV. To teraz sobie wyobraź, że ja jestem na telewizorze, który ma 60 parę cali i ja bym to grała trzęsącym się telefonem komórkowym, no nie do obejrzenia, więc jestem sobie sama wdzięczna, że od zawsze chciałam, żeby ta jakość była wysoka, ale to kosztowało. I to, co ja zarobiłam w mojej dziennej pracy, w dużej mierze wydawałam, inwestując w ten YouTube'owy kanał. I był taki moment, gdzieś po 3 latach chyba, kiedy ja sobie myślałam, nie no, już nie mam siły, no to już po prostu jest bez sensu. I ja pakuję w to i pakuję i serce i kasę, no i wiesz, no i niestety to się nie spina jeszcze. Na szczęście zaraz potem się zaczęło spinać i przyszedł taki moment, że to się domknęło, więc rzeczywiście miałam takie wyczerpanie trochę tym, że to było kosztowne, a wiesz, a nie przynosiło efektów. Natomiast wiesz, myślę, że wspierała mnie w tym społeczność, która już była, to się może nie monetyzowało, ale wspierali mnie widzowie, a druga rzecz, wiesz, myślę, że dzisiaj też się zaczyna z zupełnie innego pułapu. Dzisiaj profesjonalny, dobry film jesteś w stanie nagrać telefonem komórkowym. 7 lat temu to nie było możliwe. Więc myślę, że to jest też inny czas i myślę, że to jest lepszy czas na start, wiesz, bo narzędzia są łatwiejsze, wiedza jest dużo bardziej dostępna, nie musisz już tych ścieżek, widzisz, ja wszystko o mojej branży, nie musisz tych ścieżek już przecierać sama, wiesz, z maczetą w dżungli, tylko już masz trochę takich narzędzi, które możesz dosyć często zupełnie bezpłatnie uzyskać na start, więc to jest kwestia tylko dobrych chęci i pomysłu na siebie. Super. No właśnie, świetnie też dziękuję Tobie, że taka jesteś otwarta, wiesz, i o tym mówisz, bo wiele osób myśli, że to od razu tak, wiesz, wszystko pięknie pójdzie, a jeszcze jak jest osoba, która ma przecież rozpoznawalność, no to od razu wejdzie i prawda, tutaj wszystko na pewno jej się uda. I świetnie że też o tym powiedziałaś, że są takie momenty w rozwoju naszej ścieżki zawodowej, czy właśnie biznesu, gdzie trochę tak jesteśmy sprawdzeni, nie? Czy my na pewno to chcemy, a czy może nie, a jakie tam wartości za nami stoją.
I często jest tak, że im jest trudniej, 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 to zaraz po tym właśnie deszczu, po tej ulewie wychodzi słońce, tylko czy my to wytrwamy, nie? I Wiesz co, ja bym powiedziała, że bardzo jest ważne, żeby mieć oparcie w bliskich osobach. Wiesz, mój mąż mi zawsze bardzo mocno kibicował i każda kobieta ci mówi, wiesz, że za każdym wielkim mężczyzną stoi równie wielka kobieta, ale tak naprawdę my tego wsparcia potrzebujemy. Czy ono jest z jakiejś grupy, z jakiejś społeczności, czy ono jest z przyjaciółek, czy ono jest z męża i rodziny. Wszystko jedno. Ważne, żebyśmy miały kogoś takiego, kto nam dmucha w te skrzydła, żebyśmy sobie leciały i kto nas w tych takich słabszych momentach po prostu powie, słuchaj, warto, warto, pociągnij jeszcze trochę. Wiesz, to tak jak z maratonem, bo my mówiąc o pracy online, mówiąc o pracy w sieci, tak, o biznesie w sieci, mówimy jak o maratonie, prawda? To nie jest sprint na 100 metrów, bo zrobić film, który ma, wiesz, milion wyświetleń, w ogóle, wiesz, na jakimś pranku czy na czymś, super, tylko weź to potem, zrób coś z tego, prawda? I znamy wiele takich przypadków z sieci, że coś, co się zapowiadało doskonale, gdzieś się rozmyło, no bo nie było konceptu na to, co robić dalej. A trzeba to o tym myśleć jako o maratonie. No i jak biegniesz ten maraton, to po drodze mnóstwo ludzi ci kibicuje i ty tych ludzi musisz mieć w życiu. No, dokładnie. Ja też właśnie mam takie ogromne wsparcie z mężem. Też mi tutaj dzisiaj pomógł ułożyć mój taki... Słuchajcie, to moje takie turystyczne studio i to jest właśnie to, tak, można by było samemu targać i to, czy to elementy fizyczne, jeżeli chodzi o jakieś studia nagrania, czy te momenty, kiedy potrzebujemy tego przytulenia, powiedzenia, słuchaj, jeszcze jeden, dasz radę, przecież to jest twoja pasja, prawda, to jest takie ważne, ale właśnie, jeżeli ktoś nie ma takiej osoby blisko, to też świetnie powiedziałaś, prawda? Można poszukać w internecie, w grupach może, gdzie są osoby z podobną pasją albo z inną pasją, ale z chęcią wyjścia do online'u i będą rozumiały te wyzwania i powiedzą, słuchaj, ale jak ja zrobiłem tam następny, to jednak to się już udało, więc nie poddawaj się, iść dalej. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo jednak dużo jest takich momentów w sieci, gdzie szczególnie jak już zdobywasz pewnego rodzaju popularność, jakby przedostajesz się szerzej, no to mamy coś takiego, co się nazywa jakimś takim hejtem, tak? I może to z kolei bardzo mocno taką osobę nieprzygotowaną, bez wsparcia zniechęcić. Jak wiesz, to ja to doskonale rozumiem, bo mnie to, wiesz, niby zaprawioną, niby już taką przygotowaną spotkało, kiedy otworzyłam swoją markę ubraniową. I wiesz, ja tu z entuzjazmem, tyle miesięcy pracy, wiesz, no możesz sobie wyobrazić, ile to jest miesięcy, żeby przygotować na przykład od A do Z, od niczego, tkaniny, szwalnie, materiały, projekty, kroje, cała oprawa wizualna, logotyp, strona, sklep. No, ja to wszystko postawiłam sama w parę miesięcy. I wyjechałam z tym, słuchaj, i nagle po prostu zderzyłam się z takim tirem hejtu, że te leginsy to chyba ze złota, jak one są po 200 zł. Tylko nikt się nie zastanowił, że jest polska szwalnia legalnie zatrudniająca panie szwaczki. Że robimy wszystko z materiałów, które są tkaninami robionymi od A do Z w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Że płacimy podatki, tak? I to już jest bardzo duża składowa ceny. I ja, wiesz, tłumaczyłam, przysięgam ci, wiesz, że straciłam na parę miesięcy serce do tego projektu. Ja go tylko kontynuowałam, ale moja przyjaciółka mi trochę tak powiedziała, wiesz, to jest takie trochę bardzo udane, niekochane dziecko, bo ja się spotkałam z takim, no normalnie po prostu takie centralne, czołowe z hejtem, wiesz, i to mnie osłabiło na wiele miesięcy, więc powiem ci, że doskonale to rozumiem i też rozumiem, że ktoś może zwątpić, ale co trzeba zrobić wtedy? Pomyśleć sobie, ile pracy w to już włożyłaś, ile serca w to włożyłaś, że mówią ci nie ludzie, którzy mówią ci tak z wielu różnych powodów, to nie do nich jest to wszystko. To są ludzie, którzy tego nie są w stanie docenić. I warto sobie powiedzieć, tyle już zrobiłam, pójdę ten krok dalej, bo szkoda zaprzepaścić całą pracę. Tak, no cudownie, no właśnie, czyli z powrotem cofnąć się do siebie, do swojego po co, dlaczego i dlaczego to jest dla mnie ważne, dla społeczności, dla której docelowo to stworzyłam, prawda, a niekoniecznie ci, co hejtują, są moimi klientami, moją grupą docelową i po prostu jakoś to ominąć szerokim łukiem, jak najbardziej się da. No właśnie, super, no widzisz, to tak... Właśnie jest tak, czasami się patrzy na osoby, które odnoszą takie rezultaty i spektakularne sukcesy jak ty i często jest właśnie, i to mówi mi z kolei moja społeczność, tutaj nasi słuchacze i słuchaczki i właśnie mówią, wiesz, bo to tak właśnie wygląda, że my myślimy, że im to wszystko się udaje, czy że tobie się wszystko udaje, a ja mam takie przekonanie, że często jest tak, że więcej rzeczy się nie udaje, ale z racji tego, że tak dużo jednak się wytwarza,
to jednak idzie się o dużo bardziej do przodu. Wiesz co, ale też przestrzegam, dlatego że rzeczywiście, wiesz, ja się przyglądam naszej branży, to jest branża szeroko rozumiana, prawda, bo w biznesie online są wszyscy, prawda, to znaczy każda branża biznesu jest tu reprezentowana i bardzo trzeba naprawdę uważać na taką propagandę sukcesu, bo no co słyszysz w internecie, to co ktoś chce ci powiedzieć. I wiesz, teraz na przykład zderzamy się z sytuacjami, kiedy na przykład przedsiębiorczynie, mam na przykład na myśli Olę Budzyńską, która przeżyła bardzo duży kryzys w swoim przedsiębiorstwie i teraz ja jakby w bardzo otwarty sposób też o tym mówi. Więc też, wiesz, filtrujmy to, bo myśmy widzieli Olę, która nakręcana, wiesz, mówiła o sprzedaży, o produktach i tak dalej, a okazuje się, że ta druga strona, ta rzeczywistość była trochę inna. Ja z kolei miałam taki potężny kompleks dotyczący współprac, bo nie ukrywam, że współprace z różnymi klientami, to najczęściej długofalowe, są bardzo dużym kawałkiem tego tortu przychodowego mojego. I ja miałam taki kompleks, który wynikał z oglądania różnego rodzaju influencerek, które mówiły, no myśmy się w ogóle wycofały ze współprac, bo mamy swoje produkty, fantastycznie na nich zarabiamy i te współprace były dla nas nieistotne. I ja sobie pomyślałam, kurde, no to ja chyba też powinnam tak super na swoich produktach tylko zarabiać, a nie mieć tych współprac. I wiesz, tak wpadłam w jakiś taki, w ogóle jakiś taki, taką studnię pod tytułem, Boże, ja tych współprac nie powinnam mieć. Po czym któregoś dnia oglądam live'a dwóch właśnie dziewczyn, które mówiły na ten temat, które nadal biznesowo bardzo podziwiam, żeby było jasne. No ale one mówią, no tak, no tam ja miałam tak, no tam powiedzmy tam 5 tysięcy przychodu z tych współprac miesięcznie, no ale były też takie miesiące, że nie miałam wcale. Ja sobie myślę tak, aha, czyli twój koszt rezygnacji z tych współprac jest troszeczkę niewspółmierny do mojego kosztu rezygnacji z tych współprac, więc wiesz, jakby nie wkręcajmy się, też nie dajmy się, wiesz, też wkręcić w jakieś takie, pomyślałam sobie, kurczę, mam fajnych klientów, z którymi mam długoterminowe relacje, którzy są częścią mojej społeczności, są też ważni dla moich widzów, bo oni korzystają ze zniżek, czy wiesz, z wiedzy i myślę sobie, nie ma w tym nic złego, w ogóle skąd mi się to wzięło, więc krytycznie patrzmy, nie na zasadzie każdy chce mnie oszukać, nie, tylko twoja sytuacja w twoim biznesie online jest zawsze twoja, bardzo specyficzna, możesz się troszkę inspirować, możesz patrzeć, podpatrywać, ale nie daj się wkręcać w to, że wszyscy odnoszą same sukcesy, bo to jest po prostu nieprawda. Dokładnie, dokładnie tak jest. Zawsze za tym sukcesem jest zawsze praca. Nic się nie dzieje samemu. Jak ktoś mówi, że a to nie pracuje albo w ogóle nie pracuje, no to kto to wszystko robi, prawda? Też właśnie to też jest często, co prawda, oczywiście tak. Ja teraz na przykład pracuję mniej, ale jak to wszystko na przykład rozpoczynałam, no to jest 16 godzin dziennie, tak? Trzeba pewną tą maszynę najpierw zbudować, więc zdecydowanie to jest ważne, żeby powiedzieć i żeby być tym wszystkim szczerym, że to samo się nie dzieje. Tak Samo samo. się nie dzieje i wiesz co, powiem ci szczerze, ja pracowałam w wielu różnych firmach, pracowałam w agencjach reklamowych, w marketingu, wiesz, byłam szefową marketingu dużej firmy, nigdy nie zapierniczałam tak jak teraz, to ci muszę powiedzieć jasno, w ogóle te pierwsze lata to już w ogóle nawet nie mówię, ale nadal pracuję ciężej niż kiedykolwiek w swoim życiu, pracuję więcej, no trzeba się z tym liczyć. Fajnie, siedzę sobie teraz, zobacz, w domu, prawda, zaraz jak skończymy naszą rozmowę, usiądę do biurka, coś porobię, zrobię przerwę, zjem obiad ze swoim dzieckiem, wiesz, no to jest fantastyczne. Ale jednak, wiesz, położę go i o 20 jeszcze usiądę do komputera, więc każdy medal ma dwie strony. Dokładnie, tak. To jest bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że też o tym porozmawiałyśmy. No właśnie, chciałam z ciebie zapytać o twoje filmy na YouTubie, trochę takie kulisy ich tworzenia, no bo właśnie one są takie perfekcyjne, wiesz. Sama już powiedziałaś na samym początku, że to zawsze było dla ciebie taką ogromną wartością, żeby one były dobrej jakości, nawet jak właśnie to było bardzo kosztowne. Więc jakbyś mogła powiedzieć trochę o kulisach powstawania twoich materiałów. No i właśnie, słuchają nas takie osoby, które gdzieś tam na pewno albo już zaczęły swoje kanały, ale może one jeszcze tak nie ruszyły, albo się przyglądają i sobie myślą, no tak, ja mam pasję XYZ i teraz jak to robi Ula i co ja mogę z tego wyciągnąć dla siebie?
Słuchaj, do kulisów powstawania to bym cię najchętniej odesłała do filmu, który niedawno zamieściłam na swoim kanale, bo tam mówimy krok po kroku, jak Tak. wygląda nasz dzień zdjęciowy, ile nas jest, kto się składa na ekipę i tak dalej. Ja na przykład zawsze starałam się wygospodarować budżet na makijażystkę, bo po prostu uważam, że nie umiem się sama pomalować tak dobrze, jak to zrobi profesjonalistka. Gramy dziennie 3 czy 4 odcinki. Ja, wiesz, latam czasem spocona, bo przecież ja szoruję te rzeczy przy kamerze. Ja to wszystko robię, wiesz, swoimi rękami, nikt tutaj za mnie tego nie robi. W związku z tym rzeczywiście na przykład to było dla mnie ważne, dla kogoś może nie być. Natomiast powiedziałabym jedną ważną rzecz, wiesz, stawiaj na swoją platformę. Był taki moment, że kiedyś była wielogodzinna awaria Instagrama i wtedy wiele osób zbladło, bo nagle się okazało, że cały ich biznes wisi na jednej platformie. Ja jestem na Instagramie, na Facebooku, na TikToku i na YouTubie. Moim domem jest YouTube, to jest moje mój największy dom, tam mam najwięcej gości, tam jest ponad, chyba już teraz około 300 30 Tak. tysięcy subskrybentów, co jest dla mnie potężnym sukcesem. Ale mam też bloga i jestem w stanie, na wypadek awarii wszystkich możliwych mediów społecznościowych, jestem w stanie po prostu, wiesz, moje filmy, które mam w archiwum, wrzucić na bloga, bo one są teraz embedowane z YouTube'a i mam to wszystko. Więc stawiaj na parę koni w tej gonitwie. Nie pozwól na to, żeby być na przykład tylko na Instagramie, który ma awarię albo zmieni, wiesz, zasady, albo cokolwiek się wydarzy, i jesteś bez niczego. Więc na pewno bym powiedziała tutaj, stawiaj na siebie. Natomiast co do tej produkcji, naprawdę z dobrym, fajnym operatorem, już nawet, wiesz, są super fajne programy do montowania odcinków, nawet na telefonie. Wyobraź sobie, że jak przyszła pandemia, ja byłam w ciąży, na początku ciąży i bałam się też, wiesz, no nie wiedzieliśmy wszyscy, czym to się je, co się wydarzy. Bałam się zapraszać wieloosobową ekipę do domu, no bo głównie ze względu na fakt, że byłam w ciąży i nie chciałam jakichś komplikacji. I ja wtedy przez kilka miesięcy robiłam odcinki sama i one są na YouTubie i wiszą. To się wszystko da zrobić. Tylko, wiesz, no wtedy wiadomo, że takie zrobienie odcinka zajmowało mi dzień cały. Tak to ja jestem w stanie nagrać w jeden dzień, trzy czy cztery. I dzięki temu mam pozostałe dni na to, żeby się zająć e-bookiem, książką, moją społecznością. Wiesz, no to jest wszystko kwestia wyboru, tak? Ja wolę zapłacić za pewne rzeczy, żeby były zrobione profesjonalnie i mnie to też podarowuje bardzo dużo czasu na inne działania, co jest dla mnie też istotne. Ale to kwestia decyzji, prawda? Każdy może robić powolutku, po swojemu zacząć sam, to jest żaden problem. No absolutnie tak, ale to jest ważne też, co powiedziałaś. Ja to zawsze tak nazywam, że jakby odkupujemy swój czas, czyli albo możemy robić wszystko sami, no i wtedy to nam zajmie dużo dłużej, albo możemy zapłacić komuś, kto dla nas po prostu wykona konkretną usługę, no i wtedy odkupujemy nasz czas, możemy, no właśnie, ja też, moja córeczka też jest w domu, też uwielbiam z nią jeść obiady, też mam swój właśnie gabinet w domu, więc absolutnie jest to dla mnie też bardzo duża wartość. I jeżeli dla kogoś to jest, to wtedy jak najbardziej taki styl będzie odpowiadał, a dla kogoś innego to trzeba sobie poukładać tak, żeby każdemu odpowiadało, prawda? Natomiast też właśnie o tym powiedziałaś, żeby w momencie, kiedy już masz tą ekipę, masz dzień nagraniowy, no to nagrywasz kilka odcinków na dzień. I to jest ogromna efektywność i super, że też właśnie tutaj o tym powiedziałaś. Oczywiście daję linka do twojego materiału tutaj, słuchajcie, gdzieś w komentarzu, w opisie, czy nas słuchacie, czy nas oglądacie. Tam gdzieś jest link do kanału właśnie Uli o tym wspomnianym materiale. Bo ja też go właśnie oglądałam cudownie, no i ktoś pewnie teraz sobie myśli, no dobrze, no ale ja nie mam. No ale już powiedziałaś, że można samemu, tyle żeby znać zasady, czyli jakie elementy na przykład są ważne. Natomiast chciałam się ciebie zapytać o inspiracje na tematy. No bo wiesz, jeszcze jak powiedzmy ktoś zaczyna, to pierwsze trzy wymyśli, nie? Natomiast jak już się faktycznie tego produkuje, to niektóre osoby mają takie przekonanie, zabraknie mi pomysłów, wyczerpię się po prostu, albo podzielę się całą swoją wiedzą i już tam nic nie będzie. No, Co byś takiej osobie powiedziała? wiesz co, ja już jestem grubo po 300 iluś odcinkach, ja już nawet nie liczę, no ale tą 300 to już przekroczyliśmy bardzo dawno temu, nie wiem, może już jest ze 360 nawet. I jakoś tematów nie zabrakło. Wiesz co, dla mnie źródłem dzielenia się, znaczy bardzo dobrym źródłem tematów są moje widzki, moi widzowie, bo to oni do mnie piszą. Pani Ulu, mam taki
problem. Pani Ulu, mam taki problem. Część z nich jest bardzo niszowa i to nie jest temat na film. Też nie można robić filmu o wszystkim, bo obejrzy go po prostu ta nisza i to trochę nie o to nam chodzi. Natomiast no to jest w ogóle niekończące się źródło. Zapytaj swoją społeczność, co ona by chciała. Natomiast zdecydowanie powiem Ci, że gdybym zaczynała od nowa, nie bałabym się dzielenia tego ciasteczka na małe fragmenty, wiesz, dlatego że myślę, że my jako twórcy, eksperci, nie jesteśmy świadomi, jak bardzo podstawowych informacji potrzebuje nasza widownia. I mnie by się wydawało, że temat na przykład o tym, jak prać sweter, albo temat o tym, jak dzielić pranie, prawda, jak na kolory je dzielić, że to jest taka oczywista oczywistość, że ja bym w ogóle nie myślała, że to ma potencjał na odcinek, a ten odcinek ma kilkaset, tam nie wiem, ponad 100 tysięcy odsłon. Wiesz, i myślisz sobie, przecież to jest oczywiste. Nie, to jest dla ciebie oczywiste. Zrób krok wstecz i zacznij od małych kroków. Naprawdę lepiej wziąć na tapet mały temat i go rozwinąć, i go wyjaśnić, tak żeby ktoś po twoim odcinku miał poczucie, wow, dowiedziałam się czegoś nowego, bo ktoś, kto będzie, wiesz, już tam większym ekspertem powie, no to dla mnie może było oczywiste, wiesz, to trochę tak jak z twoją książką, prawda, że wiesz, dla mnie to już jest troszeczkę, wiesz, już jestem gdzieś na tym poziomie, gdzie pewne rzeczy są dla mnie jasne, tak, ale ktoś, kto zaczyna, to jest skarb, tak, a to jest takie ABC, to są pierwsze kroki, to jest ten start, prawda, więc szukałabym takich tematów, nie bałabym się wcale, wiesz, nie ma głupich pytań, miałam kiedyś genialnego szefa, genialnego, który się nie wstydził, będąc prezesem potężnej spółki, nie wstydził się na zarządzie zadawać najprostszych pytań, to było niesamowite, wiesz, bo on nie wstydził się tego, że w pewnym obszarze po prostu nie ma wiedzy, że potrzebuje się tego dowiedzieć, że potrzebuje to wyjaśnić i wiesz, on stawiał nas, ekspertów od marketingu, w sytuacjach, kiedy myśmy musieli wytłumaczyć najprostsze rzeczy, które nam się wydawało oczywiste i nagle się okazało, że wytłumaczenie tego wcale nie jest takie proste, nie? I myślisz sobie, cholera jasna, wiesz, jak to ugryźć? Nie bój się prostych rzeczy, myślę, że mnie bardzo często dziwi o rany, to ludzie nie wiedzą takich rzeczy, mają prawo tego nie wiedzieć. Ludzie nie są alfami i omegami, wcale nie muszą być. Ty też jesteś ekspertem w pewnej dziedzinie i wyjaśniaj to krok po kroku, więc do tego bym zachęcała. Nie sprzedawaj od razu i nie wydawaj od razu całej swojej wiedzy, tylko podziel ją na kawałki też strawialne dla ludzi. Świetnie. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za tą odpowiedź. No dokładnie tak jest, czyli dzielić po prostu na takie talarki, nie dajemy od razu całego salami czy całego sera, czyli nakroimy je na cieniutkie plasterki i dajemy po plasterku i to wtedy też jest o wiele łatwiej strawne. Tak? Dokładnie tak jest. Jest po prostu łatwiej to strawić po prostu, no właśnie, absolutnie tak. Dziękuję Ci serdecznie, Ula, za to, że podzieliłaś się z nami swoimi kulisami, jak tworzysz. Bardzo ciekawa była Twoja taka refleksja i odpowiedź na temat tych początków. Myślę, że to dało dużo takiego światła naszym słuchaczkom, że to nie jest tak, że to od razu wszystko musi się udawać, czy że mamy właśnie jakiś plan, ale żeby zacząć od tego, co nam siedzi w serduchu, i z wiarą, ze wsparciem w tych bliskich, po prostu iść do przodu. No i później po prostu to się wszystko schodzi i tak faktycznie jest. Ja tutaj naprawdę rozmawiam z wieloma osobami na ich biznesie online i muszę powiedzieć, że to jest coś, co się powtarza. Jakbym była takim Napoleonem Hillem, który by miał to zebrać wszystko w jakąś książkę, to byłby jeden z tych wniosków. Także dziękuję Ci przeserdecznie za Twój czas, za podzielenie się swoimi informacjami, swoim doświadczeniem tutaj ze społecznością Marketing Masterclass. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło było gościć u Ciebie. Oczywiście wszystkie linki do kanałów, profilu, do bloga Uli możecie znaleźć tutaj w opisach do tego wywiadu, a więc klikajcie tam, jeżeli jeszcze Uli nie obserwujecie na YouTubie czy na innych kanałach, to serdecznie zapraszam, polecam, wiele wartościowych informacji, także jeszcze raz dziękuję. Naszym dzisiejszym gościem była Ula Hinch, no oczywiście Ula Penentula. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pięknie. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś z niego wiele wartościowych wniosków. Więcej informacji i linki do powiązanych stron znajdziesz w opisie odcinka. Zachęcam również do subskrybowania kanału, aby otrzymywać informacje o nowych filmach.
Jestem też bardzo ciekawa Twoich wniosków. Napisz je w komentarzu poniżej tego filmu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.